Ania twierdzi, że jestem zarośnięty z grydek. Może to prawda. Dwa dni już się nie goliłem. Wczoraj miała być woda, miała być rzeczka. Niestety miejsce, gdzie mieliśmy spać, zostało zalane przez wodę, więc musieliśmy znaleźć nowe. Jedyne, które można było przespać, jest ta przełęcz. Zresztą przepiękna, z przepiękną górą w tle, przez którą przetaczają się wspaniałe chmury. Ale jeden minus tego miejsca jest, że tu nie ma wody, nie ma żadnej rzeczki. Więc znowu szliśmy spać na burdasa. Monastyr Watrze, bardzo fajny, ciekawy, inny zupełnie niż te, które dotychczas żeśmy spotykali. A potem kierunek wąwóz Bikaw. Generalnie do przejechania kilometrów dużo, także sprężamy się. W międzyczasie jakiś obiad, no i oczywiście postaramy się, żeby dzisiaj nocuj był w hotelu. Hotelu, na kempingu wystarczy. Banana oczywiście wszystkim na twarzy, szerokości i ruszamy. Dziękujemy wzajemnie. Jaki tam gejzer, pewnie rura pękła. Gejzer i tyle, tej wersji nie będziemy trzymać. Oczywiście przekażę znajomym gejzery na Rumunii. Jest też rura pękła. Stoimy Gang Albanii, panorama, punkt widokowy. Gang Albanii, uważajcie, psy biegają pod koła. Owce też. I kozy! Na czerwono są oznakowane jedna, a jedna na niebiesko. Chciałem powiedzieć tym, którzy oglądają, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Psy wracają, Gang Albanii. Patrz, jak pięknie to wygląda. Karol, na prawo zdjęcie zrobił. Karolciu, zrób zdjęcia. Po prawej. Zjeżdżamy tam już jakieś doliny. Kuleją? Kuleją. Ta jedna kuleje. Jest na końcu. Świetne te psy mają. W swoim raju. No, ochlapiesz je to. Chciałem sfilmować. Maluchy wyłażą zza płotu. Motor. Mówię, że maluchy wyłażą i biegną wzdłuż drogi. No to jeszcze świnie na mnie towarzyszyły. Zabieraj ci jednego ze sobą. Czekaj, patrz, spójrz, oni zatrzymali się, będą przelatywać, Łukasz. Patrz. Ale no ja nic nie widzę. Lusterko. Tak wygląda profesjonalnie naprawiony wlew paliwa. Plastilino czy czymś sklejone taśmą, no i puszką wzmocnione, osłonięte. Prawdopodobnie brakuje tu jakiejś osłony i to co z kamieni, z koła lecą kamienie, musiało walnąć po prostu i rozwalić. No ale paliwo już nie cieknie. Bardzo ważna rzecz, kosz na śmieci. Nie zostawiamy śmieci w terenie, potem trzeba je wozić, ale gdzieś trzeba je wyrzucić. Kiedy przyjedzie do tej cywilizacji, no to jest okazja. Przyjechaliśmy tutaj pod cerkiew.
miejscowość Karli Baba. Piękna bukowa cerkiew, jakąś blachą obita, natomiast problem jest z tym, że ksiądz wyjechał gdzieś, wróci za 2 godziny, więc nie otworzą nam ich w tej chwili. Nie zobaczymy jej od środka. Czekajcie. Dobra. Trzymaj. Aj, on to mi robi, tak wygląda w dzień. Ale no, potem to jak zrobię, to jest ładne. To jest zdjęcie, to dobra. Monitor jeszcze nas nagrają, jeszcze zdjęcie. No przepraszam. No dobra. Dzięki. No, zjechaliśmy z góry i pogoda się trochę podsuła. Także pojedziemy kawałek asfaltem, a potem wracamy z powrotem w góry. Ale tak, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Teraz pusto macie z góry. Przepiękny krajobraz. Lewo, na Moldowita. No chyba nie u chłopaków mokro, nie? A dziewczyny poszły sikać. No, trudy off-roadu dają się w znaki. Jesteśmy nieogoleni, śmierdzący. Dają się znaki też samochodom. To już pokazywałem. Teraz nam guma od amortyzatora padła. Trzeba było wymieniać. Na wszelki wypadek wymieniamy w drugim, bo też było trochę sparciała czy wybita. Gdybyśmy tego nie zrobili, można by urwać amortyzator. No co? Jeszcze osłonę straciliśmy, nie? Spod Toyoty. Ale mechanik powiedział, że tak bardzo dobrze. Życie. I tak była kijowa. Pierwszy raz od paru dni w normalnych warunkach. Czasem trzeba sobie wziąć, zafundować jakiś pokoik. Będzie może się ogolić, wykąpać w końcu. Misiek się cieszy, bo pierwszy raz na klopiku od 4 dni. No powiedz jeszcze raz głośno. Dosłownie przestrane. No właśnie, tak to wygląda.